Nie przekonująco ocenia profesor Piotr Mickiewicz z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Trump nie wygrał tej debaty pod względem merytorycznym. Dlaczego? Dlatego, że on musiał pokazać się jako mąż stanu. Pokazał się jako, no nazwijmy to w cudzysłowie, lekki awanturnik, człowiek o dużej energii, reagujący impulsywnie, przerywanie, wskazywanie błędów, negowanie, zachowanie, tak bym powiedział, na granicy dobrego smaku i kultury osobistej. Merytorycznie pani Hillary Clinton debatę wygrała, pokazując się jako odpowiedzialny polityk, mający jakąś wizję i prezentujący swoje stanowisko. Trump, żeby zaistnieć w poważnej polityce, być osobą traktowaną jako mąż stanu, musiał pokazać się jako człowiek z wizją, a nie człowiek o choleryczym charakterze. Podczas starcia kandydatów na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych nie zabrakło personalnych ataków oraz zarzutów o kłamstwa i manipulacje. Trwająca 90 minut debata podzielona była na trzy bloki tematyczne poświęcone gospodarce, polityce międzynarodowej i bezpieczeństwu. Z sondaży wynika, że w wyścigu o urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych kandydat Partii Republikańskiej zrównał się już z kandydatką Partii Demokratycznej. W Brukseli odbyło się we wtorek posiedzenie Komisji Śledczej Parlamentu Europejskiego, która zajęła się Panama Papers i Bahama Papers. Chodzi o dokumenty ujawnione przez Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych, zawierające m.in. informacje o zarejestrowanych firmach w tzw. rajach podatkowych. Obradom komisji przyglądał się nasz korespondent Dawid Nachajowski. Już na samym początku przewodniczący tej komisji wskazał, że według doniesień starająca się w 2004 roku otekę komisarza Nelly Kress, mówiąc, że wystąpiła ze wszystkich organizacji, z którymi miała bezpośredni związek, okłamała Parlament Europejski. Teraz te i inne doniesienia analizują dziennikarze śledczy z całego świata, którzy przybyli do Brukseli, aby poinformować o tym, że szukanie prawdy jest ich obowiązkiem, zwłaszcza jeśli chodzi o podejrzenie oszustw wśród polityków oraz domniemane zaangażowanie banków w pomoc swoim klientom celem ominięcia systemu podatkowego. Mamy fragment wiadomości e-mail napisanej przez oddział Nordea w Luksemburgu do spółki Mossack Fonseca, w którym prosi się o wymazanie nazwiska jednej z przedstawicielek finansowych, ponieważ nie żyje już od kilku lat. Wymażcie proszę, albo pozmieniajcie jej dane we wszystkich dokumentach. Mówiła Minna Knus, dziennikarz śledczy z Finlandii, ale to tylko jeden przykład. Christophe Clerix z Belgii poinformował, że mnóstwo belgijskich firm ulokowało swój kapitał w rajach podatkowych. W podobną sprawę mają być zamieszane też bogate belgijskie rodziny, których członkowie mają zajmować się na przykład wydobywaniem diamentów. Opierając się na naszej analizie danych, mogliśmy się także dowiedzieć, czym właściwie zajmowali się belgijscy obywatele i rezydenci, którzy lokowali swój kapitał w rajach podatkowych i mieli powiązania ze spółkami z tych rajów. Zauważyliśmy, co nas niezbyt zaskoczyło, że wielu z nich pracowało w branży finansowej, a także w branży wydobycia diamentów. Oliver Zilman z Sonntagszeitung ujawnił też na przykład niewygodne informacje dotyczące środowiska Władimira Putina. Widzimy tutaj po prawej stronie tego zdjęcia Siergieja Roldugina, jednego z najbliższych przyjaciół Władimira Putina od prawie 40 lat. Podczas chrztu pierwszego dziecka pana Putina występuje w roli ojca chrzestnego. Roldugin jest muzykiem, bez większego widocznego majątku. Inną stroną historii jest ta osoba, Jurij Kowalczuk. Według Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych jest on osobistym bankierem Putina i w 2014 roku został poddany sankcjom. Tak więc bank Kowalczuka zakłada spółki w Panamie w imieniu Roldugina, będącego przecież muzykiem. Nie jest więc jasne, po co muzykowi spółki w Panamie. To przykładowe dane, których autentyczność badają teraz dziennikarze. W sprawę włączają się politycy. Chodzi o terabajty dokumentów. Europoseł Mirosław Piotrowski podkreśla, że sprawa jest skomplikowana, ale i rozwojowa. Dziennikarze śledczy z wielu krajów europejskich podkreślają, że badają coś nielegalnego, ale występującego w formie legalnej. Do tej pory nie sporządzili oni jednak czarnej listy krajów, które przodują w tym procederze. Co możemy zrobić? Moim zdaniem z jednej strony starać się pozyskać tak zwaną czarną listę. Z drugiej strony powinniśmy posiadać rejestr przejrzystości, który powinien być poddawany regularnym kontrolom. Małe i średnie przedsiębiorstwa płacą podatki, nie mówiąc już o nas, obywatelach, którzy również je płacimy. To oczywiście również tyczy się banków. Mówił niemiecki europoseł Thomas Mann, którego niepokoi kwestia unikania opodatkowania przez banki na świecie. Parlament Europejski będzie jeszcze pochylał się nad tą sprawą, tym bardziej, że chodzi tutaj również o pewne kontrakty, które miały przechodzić przez Luksemburg i Szwajcarię. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Ważniejsze problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
łatwiej o dotacje. Rolnicy mogą liczyć na dobre zmiany w dostępie do funduszy unijnych. Uproszczone wnioski, wypłata zaliczek, szczegóły w naszym dzienniku. Kto za życiem, kto przeciw? Jak głosowali posłowie w sprawie projektu ustawy chroniącej życie dzieci poczętych? W naszym dzienniku imienna lista. Środy z historią. Co czeka Polskę? Wanda Malczewska otrzymała ważne orędzie z nieba. Jak spełniają się proroctwa zapomnianej mistyczki, pisze w naszym dzienniku dr Joanna Wieliczka-Szarkowa. Dodatek. Ogród na jesień. Prace porządkowe w ogrodzie przed zimą, które warto wykonać, czytam w naszym dzienniku. Był to przegląd codziennej prasy polskiej. Drodzy słuchacze i przyjaciele Radia Maryja oraz Telewizji Trwam, bardzo cieszymy się każdym słuchaczem i telewidzem. Nasze radio, jak i telewizja istnieje dzięki łasce Bożej i pomagającym współpracującym ludziom. Nie jest mi łatwo zwracać się o pomoc finansową, by utrzymać te dzieła. 25 lat to radio istnieje i wy je utrzymujecie. Doszła Telewizja Trwam, budowanie wotum wdzięczności za świętego Jana Pawła II. To wszystko jest dziełem kochających Pana Boga, Matkę Najświętszą, Kościół i Ojczyznę. Dziełem odpowiedzialnych, mających wyobraźnię, że to samo bez pomocy nie będzie istniało. Jednak utrzymuje to wszystko niewielki procent odbiorców, a więc niewielki procent czuje się odpowiedzialnym za te nasze media. Zwracam się do wszystkich słuchaczy i telewidzów o systematyczną, dalszą pomoc. Szczególnie zwracam się do serc tych, którzy nie pomagają. To, że te media istnieją, to jest fenomen utrzymywane przez ludzi, ale utrzymanie tych mediów, zresztą bardzo ważnych dla ewangelizacji, dla naszej ojczyzny, utrzymanie tych mediów to miliony złotych każdego miesiąca. Samo bycie w eterze, nie licząc pensji, nie licząc dużej i drogiej aparatury, samo utrzymanie w eterze, stacje nadawcze, przesyły naziemne i satelitarne, to ponad 2,5 miliona złotych miesięcznie. To bardzo dużo. Ale media świeckie, media państwowe, media komercyjne kosztują o wiele więcej i mają ogromne pieniądze, ogromne pieniądze. My jesteśmy, powiedziałbym, takim małym pyłkiem, jeżeli chodzi o koszta, bo tak bardzo oszczędnie pracujemy, bo mamy niewielkie pieniądze w porównaniu z innymi. To bardzo dużo, 2,5 miliona miesięcznie. Ale czy bardzo dużo dla milionów odbiorców? Niech tylko nikt nie mówi, to nie ja. Albo pomogę, ale później, potem. I tak z tego potem powstaje nigdy, a dobre dzieło dla Kościoła Ojczyzny, dla Polaków w ojczyźnie i świecie ma przez to ciągle duży problem z utrzymaniem, a więc z istnieniem. Prosimy Was bardzo, apeluję do Waszych serc, prosimy o stałą, systematyczną pomoc dla Radia Maryja, dla Telewizji Trwam, a telewizja kosztuje dużo więcej niż radio. Prosimy bardzo o systematyczną pomoc rodaków w ojczyźnie i Polonię. Niestety w Polonii też tylko nieliczni pomagają, a my musimy się bardzo gimnastykować, bardzo, żeby utrzymać te media od pierwszego do pierwszego. Co będzie dalej? Nie wiem. Liczymy na Pana Boga i na Was. Prosimy wszystkich. To jest wspólne dzieło odpowiedzialnych rodaków. Pomagasz dziś? Wnet będą dobre owoce, ba, już są, a będzie jeszcze więcej. A Pan Bóg każdemu tę pomoc na pewno wynagrodzi. I tu, w swoim błogosławieństwie na ziemi i w wieczności. I tak też pracujemy na szczęśliwą wieczność naszą i naszych najbliższych. Bóg zapłać za zrozumienie.
kochań, chciałbym bardzo gorąco teraz podziękować tym, którzy wspierają dzieło Radia Maryja, którzy przesyłają swoje dary serca na rzecz tego, aby to radio istniało, aby dalej się rozwijało. Dziś do losowo wybranych osób z Kanady należą następujący państwo: Anna Schulz, Anila Zawilińska, Piotr Wrebel, ksiądz Henryk Łaciak, Zbigniew Biskup, Agnieszka Kosibroda, Leonora i Lucy Bobko, Andrzej Bartoszek, Zdzisław Rychlewski, Joanna Strzeżek, Maria Kuraszko, Bożena Kalita Haluszka, Maria Kopański, Walter Łoziński, Tadeusz Nawrocki, Marek Hatlas, Zofia Bąk, Marcin Gałka, Janusz Stypka, Elżbieta Idzikowski. Natomiast ze Stanów Zjednoczonych do grona ofiarodawców należą dziś następujący państwo: Zbigniew Salawa, Józefa i Kazimierz Maciorowscy, Teresa Duda, Karina i Grzegorz Kuczaty, Danuta Land, Mira Modelska-Kricz, Maria i Marian Błachut, Stanisław Gil, Państwo Żołnierzów, Daniela Bębenek, Mira Kęsik, Felicja i Jeremi Jarzębowicz, Krystyna i Stan Pokojny, Mirosław Kakareko, Jan Osuch, Marian Skawski, Maria i Edward Sraga, Jerzy Krasowski, Elżbieta i Grzegorz Kowalscy i Teresa i Kazimierz Antas. Bóg zapłać za waszą dobroć, za waszą życzliwość, za zrozumienie, iż te dzieła nie będą istnieć, jeśli nie będzie naszej solidarności i naszego wsparcia. Dla państwa ta dedykacja muzyczna, a po niej informacje, w jaki sposób dołączyć do grona wspierających te dzieła. Zarówno delegatura UOP-u w Bydgoszczy, z której on pochodził, jak i w Poznaniu, oferowała mu pracę. Oferował mu pracę też wywiad, który był jakby niezależną strukturą w Urzędzie Ochrony Państwa. Jarosław Ziętara odmawiał tej pracy. No, jego fascynowało dziennikarstwo, miał bardzo duże tutaj ambicje dziennikarskie, ale służby nie chciały z niego zrezygnować. Oferowały mu współpracę, on współpracować też nie chciał. W końcu w jaki sposób, żeby go pozyskać, pomagano mu, i tutaj nie mamy wątpliwości, po prostu pewnych rzeczy Jarek nie ustaliłby sam, gdyby nie miał dobrych źródeł w służbach. Służby specjalne w tym czasie zajmowały się tymi właśnie ludźmi, których też tropił Jarek. Także wiadomo też, oni mieli wspólny interes. Też wiadomo, że dzięki tutaj twoim między innymi ustaleniom, wiadomo, że Jarosław Ziętara był werbowany i do tego werbunku służby nie chciały się przyznać przez ile lat? No, do 2011 roku. I to na szczeblu urzędowym i ogólnopolskim nawet, no, w pismach ministerialnych podawano, że nigdy nie był w zainteresowaniu. Natomiast w 2011 dodajmy, że to miało się bezpośredni tutaj w czasie poprzedzającym uprowadzenie i potem morderstwo. Tak. To próby werbunku, ten dokument, który znaleziono niby tylko jeden dokument, potwierdzenie, że chciano go zwerbować do pracy w wywiadzie, pochodził z czerwca 1992 roku, czyli ponad dwa miesiące przed jego zamordowaniem. Służby specjalne chciały ukryć to, wszelkie związki łączące z dziennikarzem, i one jakby powodowały, że to śledztwo że to śledztwo nie było prowadzone tak, jak należy. Krzysztofie, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, za to, że możemy przypomnieć tą historię, która jest jedyna chyba tutaj w polskiej historii współczesnej. Historia zabójstwa dziennikarza za to, że wykonywał swoje obowiązki. Ja tylko przypomnę, że po 20 latach okazało się, że sprawą zajął się prokurator z Krakowa i zaprowadził trop poprowadził do byłego senatora Aleksandra G., który dzisiaj jako jedyny odpowiada przed sądem za zarzut podżegania.
zabójstwa dziennikarza, a podejrzani bezpośrednio z prasą na razie mają status podejrzanych w śledztwie. To wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję. To były Kulisy Spraw. Łukasz Kurz. Dziękuję za uwagę. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Stan zdrowia byłego prezydenta Izraela Shimona Peresa gwałtownie się pogorszył. Informację taką przekazała agencja AFP. Polityk 13 września doznał wylewu i trafił do szpitala pod Tel Awiwem. Został wówczas wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Anonimowe szpitalne źródło cytowane przez agencję opisuje stan byłego prezydenta jako między życiem i śmiercią. Shimon Peres pełnił urząd prezydenta Izraela w latach 2007-2014. Dwukrotnie stawał na czele rządu, kierował kilkoma resortami. W 1994 roku razem z ówczesnym premierem Itzhakiem Rabinem i palestyńskim liderem Yasserem Arafatem otrzymał Nagrodę Nobla za wysiłki na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie. Płoccy radni domagają się od rządu objęcia specjalnym nadzorem przemysłowych zanieczyszczeń środowiska. Chodzi o trujący benzen. W ubiegłym tygodniu jego stężenie wielokrotnie przekroczyło normę. Więcej na ten temat Agnieszka Maruszak. Radni chcą, by władze kraju przyjrzały się działaniom PKN Orlen oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Proszą również o rozważenie zmian przepisów prawnych, które ułatwiłyby przeprowadzenie skutecznych kontroli środowiskowych. W ubiegłym tygodniu doszło w Płocku do przekroczenia dziennych norm trującego benzenu. Prezydent miasta złożył w tej sprawie doniesienie do prokuratury. Mieszkańcy obawiają się o swoje zdrowie. Się nie mówi, jakie to jest szkodliwe dla zdrowia. To jest niebezpieczne. Człowiek jest zmęczony i głowa boli. Przy tym zatruwaniu powietrza inaczej powinna wyglądać nasza ochrona zdrowia, bo przecież my bardziej cierpimy na tym, jak w innych miejscowościach, bo my się trujemy naprawdę. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska rozważał złożenie doniesienia do prokuratury, ale jednak nie zdecydował się na taki krok. Zachorowanie na salmonellozę potwierdzono u 13 dzieci z przedszkola w Sławacinku Starym w powiecie bialskim na Lubelszczyźnie. Dyrektor bialskiego sanepidu Zofia Badach powiedziała, że trwają ustalenia, w jaki sposób mogło dojść do zakażenia. Nie identyfikujemy tych przypadków z typowym zatruciem pokarmowym. Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest przenoszenie tych bakterii między dziećmi, czyli pierwotnie któreś z dzieci przyszło z salmonellą i za przyczyną, powiedzmy, używania wspólnych zabawek w ten sposób mogło dojść do zakażeń między kolejnymi dziećmi. Dwie grupy przedszkolne zostały objęte nadzorem epidemiologicznym. Na czas dezynfekcji przedszkole zostało zamknięte. Prawdopodobnie dziś sanepid podejmie decyzję, które dzieci będą mogły wrócić do przedszkola. I jeszcze wyniki najnowszego sondażu TNS Polska. Wynika z niego, iż połowa Polaków uważa, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku. 33% jest pozytywnie nastawiona do przyszłości. Jak podkreślają autorzy opracowania, we wrześniu w porównaniu z sierpniem wzrósł odsetek negatywnych ocen o 5 punktów procentowych. Większymi pesymistami byli mężczyźni. Częściej negatywnie oceniali sytuację ludzie w wieku od 20 do 29 lat i od 40 do 49. Wśród optymistów najwięcej było osób z wyższym wykształceniem i mieszkańców wsi. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 2:33. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Anna Dąbrowska w studio, goście, publicyści. Mariusz Staniszewski, Jakub Dymek z Krytyki Politycznej. Witam panów. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy się najpierw tym, co daleko, ale może się okazać, że mimo iż daleko, to dla nas będzie to bardzo ważne. Myślę oczywiście o starciu przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. Hillary Clinton, Donald Trump, pierwsza debata. Media i sondażownie dają lekką właściwie przewagę Hillary Clinton. Mówią, że nie było nokautu, tylko lekko zwyciężyła na punkty. Ja chciałam zapytać panów, czy ta debata waszym zdaniem różniła się swoim napięciem, nastrojem, sposobem argumentowania od innych? Bo starcie kandydatów samo w sobie trochę się różni, jeśli przypomnimy sobie historię kandydowania Donalda Trumpa i jego przebijania się przez partię republikańską. Mariusz Staniszewski. Znaczy wielkiej jakiejś różnicy nie było, ponieważ najistotniejsze w tego rodzaju debatach są tak naprawdę szczegóły. I jeżeli dzisiaj mówi się o tym, że Hillary Clinton odniosła sukces, to eksperci wskazują na to, że na przykład sukces polegał na tym, że Donald Trump częściej sięgał po wodę, co miało znaczyć, że
zasychał w gardle albo powtarzał słowa takie same. Nosem pociągał też. Nosem pociągał, tak. I to miało świadczyć o jego przegranej, czy miał być powodem jego przegranej. Mieliśmy do czynienia z pierwszym starciem tych dwojga kandydatów i wcale najistotniejsze nie jest, kto wygrał w tej debacie, czy kto przegrał w tej debacie. Najistotniejsze jest to, że poziom emocji, i to chyba było widać, że poziom emocji poparcia, czy osób popierających tych obojga kandydatów jest niespotykany do tej pory w Stanach Zjednoczonych, czy od dawna niespotykany, bo oczywiście te rzeczy się zdarzały, ale od dawna nie mieliśmy do czynienia z takim poziomem niechęci i z takim poziomem pewnej agresji wobec tych kandydatów wobec siebie i elektoratu wobec siebie. I to jest chyba najistotniejsza rzecz, która do tej pory dominuje w kampanii wyborczej. Czy oni mówili do siebie, czy oni mówili do swoich obozów, do swoich ludzi, do popierających ich, czy też próbowali mówić do tych, którzy są jeszcze niezdecydowani? Jakub Dymak. Biorąc pod uwagę tę niepokojącą statystykę, którą odnotował Pew Research Center, mianowicie najwyższego w historii braku zaufania dla dwójki kandydatów, o czym powiedział redaktor Staniszewski, to trzeba zauważyć istotność tego, że tych nieprzekonanych również nie ma zbyt wielu i wiele. To są marginesy zarówno Partii Demokratycznej, jak i Republikańskiej, co do których tak ułożona debata też nie zawsze musi przemówić. Było w niej, moim zdaniem, więcej dialogu, znaczy więcej szarpania się nawzajem za rękawy, ale i więcej osobistych przytyków, które mogą ufundować swego rodzaju dziwną czy niespotykaną chemię między tą dwójką, która zresztą zna się personalnie, tak? Zna się nie tylko z tego wyborczego wyścigu, ale także prywatnie, co jako widowisko będzie z pewnością dla elektoratu amerykańskiego i nie tylko w jakimś aspekcie spektaklem interesującym, ale czy przekonywującym dla tych, którzy tak głęboko się już na tej dwójce zawiedli, tego nie wiemy. Czy 20% co się wyborców tego sondażu jest niezdecydowanych, jak na Stany Zjednoczone, jest całkiem dużo. Jest to co grać, na pewno. Ale komentarze, właściwie można by się spodziewać, że konserwatywne media będą mówić, że Trump wygrał, liberalne, że Hillary Clinton wygrała, ale także konserwatywni, niektórzy komentatorzy trochę Trumpa skrytykowali, widać, że tam niekoniecznie jest chemia cały czas między środowiskiem konserwatywnym, tym, które było przyzwyczajone do innego środka władzy w partii, a Donaldem Trumpem. Jeden z komentatorów, Charles Krauthammer, powiedział: tak, uważam, że Trump pozwolił zepchnąć się do defensywy i ona to wykorzystała. No, może to jest ważne, rzeczywiście, może to jest walka bokserska, tylko że po walce bokserskiej ktoś jest ogłoszony zwycięzcą i nie ma to specjalnie wielkich konsekwencji, poza tym, że ma któreś miejsce lub pas zwycięzcy. Dla Stanów Zjednoczonych zwycięstwo którejś z tych osób będzie miało duże, ogromne konsekwencje i oczywiście nie tylko dla Stanów Zjednoczonych. Czyli jeszcze nie przesądzajmy o tym, kto zwycięży, ponieważ to jest pierwsza z debat i jeszcze ich kilka będzie. Natomiast rzeczywiście jest tak, że niecałe środowisko konserwatywne jest zadowolone z tego, że Donald Trump reprezentuje w tych wyborach, ale też niecałe to, że środowisko liberalne jest zadowolone z Hillary Clinton. Można powiedzieć chyba nawet, że więcej przeciwników w swoim elektoracie ma Hillary Clinton, co nie znaczy, że oni na nią nie zagłosują ostatecznie, bo tak pewnie będzie. Natomiast rzeczywiście jest tak, że można się zastanawiać, która z tych osób będzie bardziej korzystna dla Europy, dla Polski, bo o tym, która będzie bardziej korzystna dla Stanów, którzy zdecydują sami Amerykanie. I tutaj też nie mamy tak naprawdę jasnej odpowiedzi, ponieważ jeżeli Hillary Clinton wypominała Trumpowi jego sympatię dla Władimira Putina, to można jej wypomnieć pieniądze, które przyjmowała dokładnie od Władimira Putina na swoją kampanię, na swoją fundację. W związku z tym tutaj stanowisko demokratów wobec Rosji na przykład jest przez ostatnie lata bardzo dwuznaczne i też nie jestem w stanie odpowiedzieć, która z tych osób będzie bardziej korzystna dla Polski. Tak, ale do tej pory w innych kampaniach to zawsze właśnie demokraci byli oskarżeni o to, że są w jakiś sposób prorosyjscy, albo że nie potrafią się przeciwstawić czy jeszcze Związkowi Radzieckiemu, czy potem Rosji, że nie mają pomysłu, że są zbyt ugodowi, a republikanie byli jak ten
jastrząb prawdziwy amerykański, zawsze za sankcjami, zawsze z twardym stanowiskiem. Tu Trump może to zmienić? Czy nie wydaje mi się, żeby prawdą była ta reguła, która była dość oczywista w czasach zimnej wojny po roku 2001, kiedy to anegdota mówi, że pierwszy telefon do George'a Busha po zamachach z 11 września wykonał właśnie nowy prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin i to zbliżenie wobec kwestii tzw. wojny z terroryzmem otworzyło zresztą drogę do resetu w amerykańskiej polityce i otwarcia się na Rosję, za który bynajmniej nie odpowiadała wtedy administracja demokratyczna, tylko właśnie dwie kadencje republikanów, stąd nie ma tutaj reguły. Ja miałbym duże zastrzeżenia przeciwko powtarzaniu tych pojawiających się w republikańskim kręgu podejrzeń o związki finansowe Fundacji Clintonów z różnymi ciemnymi siłami na świecie, bo to trochę tak jest, że jak się ma fundację, to nie odpowiada się za sieć własnych donatorów, o ile się samemu nie chodzi i tych dotacji nie wyprasza. Co więcej, Hillary Clinton, nie chcąc być jej adwokatem, ale oddając sprawiedliwość obietnicom kampanijnym, trzeba o tym powiedzieć, zadeklarowała, że jeżeli zostanie prezydentką, to wstrzyma pobieranie dotacji międzynarodowych z zagranicy na swoją fundację, aby jej nazwisko nie było w żaden oczywisty sposób kojarzone z możliwościami wywierania finansowego wpływu na amerykańską głowę państwa. Tymczasem jej konkurent absolutnie nie był w stanie wyartykułować jasnego poglądu na pytanie o to, co zrobi ze swoją firmą, jeżeli zostanie prezydentem Ameryki. Znaczy, czy będzie inwestował dalej w Rosji, czy nie będzie, w jaki sposób będzie postępował z potencjalnymi kontrahentami handlowymi, co się stanie z tą fortuną, jak na jego decyzje wreszcie będą wpływały istotne biznesowe powiązania, które ma na całym świecie. Nie potrafię też odpowiedzieć na pytanie Hillary Clinton o zeznanie swoje majątkowe, oświadczenie majątkowe. I myślę, że ta sprawa płacenia podatków oraz bycia pracodawcą, bo to też pojawiło się w czasie tej debaty, czyli że Donald Trump, jak mówiła Hillary Clinton, jest złym pracodawcą, może być, to mogą być pytania, które dla tej bardziej lewicowej części elektoratu Hillary Clinton będą ważne i rzeczywiście mogą spowodować, że mimo braku miłości ci wyborcy zagłosują na kandydatkę demokratów. Czy to by miało takie wielkie znaczenie, gdyby to było rzeczywiście zderzenie postaci z dwóch światów? Natomiast to nie jest... Gdyby to był Bernie Sanders, a nie Hillary Clinton. A Hillary Clinton jest z samego centrum establishmentu amerykańskiego, w związku z tym i administracja Clintona, jej męża, i administracja Obamy bardzo sprzyjała mięsko korporacjom. Także tutaj postrzeganie jej jako kandydatki lewicowej to się nie uda. Natomiast ja się nie zgadzam z tym, że jak ktoś prowadzi fundację, to nie jest odpowiedzialny za to, kto mu daje pieniądze. Jest odpowiedzialny i może tych pieniędzy nie przyjąć. Po prostu tak to działa. No, przyjmuje się pieniądze od kogoś, albo się ich nie przyjmuje. Jeżeli się przyjmuje pieniądze od rosyjskich firm powiązanych z Kremlem, czy z firm z krajów byłego Związku Sowieckiego, które są powiązane z szemranymi dyktatorami, to jest odpowiedzialność tych, którzy przyjmą te pieniądze. Po prostu tak to jest. To, od tego nie ma odwrotu. Na tym polega przejrzystość i odpowiedzialność. Ale to ustalmy fakty, bo czy ja dobrze myślę, że to jest informacja, którą pan podaje za filmem Clinton Cash? Także, ale to nie jest przecież... Bo to jest właśnie problem z cytowaniem źródła, które jest politycznie wątpliwe, ponieważ branie wiedzy z filmu ufundowanego przez przeciwników Clintonów i wypuszczonego w połowie kampanii wyborczej jest moim zdaniem praktyką ryzykowną, bo tych oskarżeń nie powtórzyły najbardziej wiarygodne w amerykańskiej sferze publicznej media, co nie znaczy oczywiście, że nie ma ryzyka, że Fundacja Clintonów była uwikłana w działania finansowe, które mogą rzucić na nią cień podejrzenia. Zawsze może paść cień podejrzenia. Natomiast faktem jest to, że wedle mojej najlepszej wiedzy nie ma żadnego postępowania sądowego, które wskazywałoby na finansowe nadużycia, za które odpowiada Fundacja Clintonów. I w tym sensie... To jest po absolutnie rację. Tutaj nikt nie mówi o przestępstwie, chodzi o powiązania. Tak samo jak nie ma żadnego postępowania sądowego dotyczącego Trumpa i jego powiązań finansowych. Tutaj nie o tym mówimy. Mówimy o pewnej sferze powiązań, która jest z naszego punktu widzenia niezbyt bezpieczna, niezbyt korzystna. Tylko o tym mówimy. Jak ważna jest kwestia wiarygodności, bo o tym właściwie panowie mówiliście. Gdyby stworzyć jakąś hierarchię wartości, którymi się amerykański wyborca jednej i drugiej strony posługuje, czy wiarygodność jest na szczycie?
czy zupełnie co innego? W tej kampanii chyba jest. No to, jeżeli tak, to będzie pewnie niska frekwencja bardzo, ponieważ no oboje, i stąd ten spadek entuzjazmu. Kandydaci są bardzo, tak. Myślę, że tutaj najważniejszą cechą będzie skuteczność, czy gwarancja skuteczności, ponieważ wiarygodność obu kandydatów i reputacja obojga kandydatów jest słaba, w związku z tym skuteczność być może będzie wysunie się na pierwszy plan, tak myślę. Czy można powiedzieć, nie wiadomo kto wygra oczywiście, ale czy można powiedzieć, jakie to będzie miało, jak zwykle musimy się pytać o Polskę, konsekwencje dla nas, czy rzeczywiście musimy cierpnąć na myśl o tym, że wygra Trump już króciutko? Znaczy ja myślę, że entuzjazm części polskiej prawicy dla Donalda Trumpa jest emocją zupełnie niezrozumiałą, żeby nie powiedzieć absolutnie groteskową. Znaczy kandydat, który krytykuje NATO, mówi, że ewentualna interwencja w obronie krajów sojuszniczych jest pomysłem co najwyżej godnym rozważenia, ale niezwyczajnym prawnym obowiązkiem i który tak bardzo podważa militarne zobowiązania Stanów Zjednoczonych, powinna być moim zdaniem szczególnie na prawicy traktowana z najwyższą ostrożnością i sceptycyzmem. Teraz Mariusz Staniszewski. Nie spodziewajmy się specjalnych odniesień do spraw, które nas bezpośrednio dotyczą, ponieważ musimy się pogodzić z tym, że leżymy na peryferiach i cała Europa coraz bardziej leży na peryferiach i ta Europa przestaje być takim ważnym partnerem, czy ważnym partnerem dla Stanów, ale też ważnym miejscem, w którym Stany muszą być obecne, zarówno militarnie, jak i ekonomicznie. To centrum się przesunęło znacznie bardziej na wschód i znajduje się teraz w Azji i to jest dzisiaj główny problem Stanów Zjednoczonych. Dlatego też odnosząc się do jakby spraw, które nas dotyczą, w zasadzie jesteśmy nieobecni. Jeżeli pan wspomniał wcześniej o tym, że prawica tak entuzjastycznie podchodzi do Trumpa, nie podchodzi. Część. Ale to jest bardzo niewielka część. Tak samo, że jak lewica bardzo niezbyt entuzjastycznie podchodzi do Hillary Clinton. Z punktu widzenia europejskiego, tak naprawdę to jest dzisiaj wielka niewiadoma, który z tych kandydatów będzie bardziej korzystny, czy wybór którego z tych kandydatów byłby bardziej korzystny, ponieważ dokładnie nie wiemy, czego się spodziewać po amerykańskiej polityce w perspektywie 5 czy 10 lat, jak bardzo ona przesunie się w kierunku Azji. Jeżeli Donald Trump mówił o tym, że nie jest oczywista obrona państw, o państwach bałtyckich dokładnie, to powiedział to, o czym na amerykańskich salonach się mówi od dawna, że przecież nikt, na dobrą sprawę, nikt nie będzie umierał za Estonię i tak się o tym mówi i to nie tylko w Stanach, ale też w Europie. I doskonale o tym ale też... dobrze to dla nas nie brzmi. Oczywiście, że nie brzmi dobrze, ale takie są realia dzisiaj. Takie są realia i to dotyczą zarówno jednego, jak i drugiego kandydata. Znaczy, ale trzeba powiedzieć... Ostatnie zdanie o Ameryce, bardzo proszę. No nie, bardzo niedobrze jest, jeżeli te realia ujawnia się kosztem akurat interesów bezpieczeństwa. Znaczy, wszyscy wiemy, że można mieć bardzo cyniczne nastawienie w polityce, ale ujawnianie tego cynizmu i uchylanie fasady zawsze odbywa się czyimś kosztem i w tym wypadku wydaje mi się, że był to gest. Znaczy, ja myślę, że jest to lepiej, że jest to powiedziane szczerze na początku, a na końcu. To było ostatnie dwa zdania, to ja dodam. Trzecie, w jednej sprawie się oboje kandydaci zgodzili, to był nacisk na cyberbezpieczeństwo. Myślę, że to był taki temat, który był dla obojga wygodny. No pewnie, trzeba zwalczać, bo jest szkodliwe. Przenieśmy się... Tak, pamiętając o jej bezpieczeństwie i maili. Ale w Polsce nie tylko Stany Zjednoczone są przed zmianami. W Polsce też oczekujemy zmian, ponieważ pani premier zapowiedziała rekonstrukcję rządu. Od razu posypały się sondaże, rankingi, który z ministrów jest najmniej popularny, którego Polacy chcieliby odwołać, gdyby mogli wpłynąć na panią premier. No i w tym rankingu wygrywa Antoni Macierewicz, ale PiS mówi, że nie ma powodów, by go odwoływać. Czy w takim razie ma sens tworzenie tych list ministrów i czy gdyby powiedzieć, że dziś minister finansów zajmuje na niej pierwsze miejsce, to byśmy daleko od prawdy odbiegli, czy tak właśnie jest? Oczywiście wszystko tak naprawdę, to który z ministrów odejdzie, pewnie nawet nie jest dokładnie w głowie pani premier Beaty Szydło, a bardziej w głowie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ale
próbując antycypować jego decyzję, bo tak naprawdę tylko to możemy zrobić. Możemy oczywiście ustawić Pawła Szałamachę na jednym z pierwszych miejsc, ale bynajmniej nie dlatego, że jest jakąś wyjątkowo nieudolnym ministrem, ale dlatego, że cały sektor gospodarczy ma przejść pod opiekę, ma przejąć wicepremier Mateusz Morawiecki, a między tymi dwoma panami chemii nie było do tej pory, tak? Oni toczyli mniej lub bardziej otwarte spory. Także minister Szałamacha spierał się z ministrem Kowalczykiem z kancelarii premiera, prostując często jego niezbyt fortunne, żeby nie powiedzieć gorzej, wypowiedzi. No ale z kolei właśnie minister Kowalczyk był chwalony przez panią premier ostatnio jako jeden z lepszych ministrów i lepiej pracujący. Ale nie wynika to z tego, że on dobrze pracuje, bo pracuje fatalnie, ale jest to jeden z niewielu ministrów, którego można uznać za człowieka, pani premier Szydło, w związku z tym pani premier Szydło ma tak niewiele osób, które może chwalić ze swojego bliskiego otoczenia. To jak będzie z ministrem finansów? A może z definicji to jest taki fotel ministerialny, na którym jest najgoręcej? No bo wiadomo, co ma robić minister finansów. Nie dawać finansów. W normalnych okolicznościach zmiana ministra odpowiedzialnego za finanse państwa byłaby przynajmniej sygnałem zmiany kursu, tak? Albo jakąś formą rozliczenia się z deficytów politycznych, deficytów sprawności czy obrotności w dopinaniu budżetu. Tutaj, kiedy nawet nie mamy za sobą jednego roku budżetowego, zupełnie nie jest to sygnał tego rodzaju zmiany i o tym, do czego ma ona prowadzić, powiedział redaktor Staniszewski przede mną. W Prawie i Sprawiedliwości... Co więcej, jeszcze tylko dodam, że jeśli chodzi o budżet, to jeszcze minister Szałamacha ma przedstawić do końca września, przecież budżet musi wpłynąć do Sejmu i w tym tygodniu na drugim posiedzeniu rządu będzie to robił. Chyba tu nie ma dużego komfortu, jeżeli się przedstawia projekt budżetu, wiedząc, że nie będzie się go realizować. Z Prawem i Sprawiedliwością sprawy stoją o tyle na głowie, że najważniejsza nie jest gospodarka, tylko idea. I to, którzy ministrowie są wykonawcami tej idei, którzy w tę formę, którą Jarosław Kaczyński wymyśli, wlewają jakąś treść i porządkują rzeczywistość podług wyobrażenia rewolucyjnego, które Prawo i Sprawiedliwość przeniosło ze sobą na Aleje Ujazdowskie. I w tym sensie dużo większym immunitetem, dopóki przynoszą ze sobą razem duże grupy elektoratu, poparcia i medialnego fermentu, mogą cieszyć się daleko bardziej kontrowersyjne, czy minister Macierewicz, minister Błaszczak, pani minister Zalewska, bo to oni odpowiadają raczej za to, jak ta forma polska, mówiąc już na wysokim tonie, będzie za parę lat wyglądać, a nie tak przyziemne sprawy jak gospodarka. Gospodarka, o czym wiedzieliśmy od samego początku, prezes Jarosław Kaczyński zdecydował się oddać w najbardziej zaufane ręce Mateusza Morawieckiego i dać mu niespotykaną być może od wczesnych lat 90. carte blanche na formowanie polskiej polityki gospodarczej i ten mandat minister Morawiecki ma. Natomiast... Ale jak głosi medialna plotka, złożył też podobno prezes Kaczyński propozycję, by to Mateusz Morawiecki startował w przyszłych wyborach prezydenckich, jeśli oczywiście dobrze mu pójdzie w rządzie. Nie wiadomo, ile w tym jest prawdy, czy w ogóle, ale jakąś funkcję takie plotki na pewno spełniają. Podobnie jak sama rekonstrukcja. Jeśli taką funkcję jakieś plotki spełniają, to tylko taką, że środowiska niechętne Mateuszowi Morawieckiemu starają się go przedstawić jako człowieka bardzo ambitnego, który chce wymienić pisowskiego prezydenta. Wiadomo, że nic gorszego takiemu ministrowi się nie może zdarzyć, jak tylko ujawnienie własnych zbyt daleko idących ambicji. Plotka też głosiła, że pan prezes Kaczyński zaproponował Mateuszowi Morawieckiemu objęcie funkcji premiera. I też nie wiemy tak naprawdę, ile jest tym prawdy. Ja się nie zgodzę tylko z tym, że po pierwsze Prawo i Sprawiedliwość nie kładło nacisku na gospodarkę. Czy nie kładzie. Poprzednio rządziło dość krótko, bo tam dwa lata, natomiast dokonało niebywałej, jak na polskie warunki, oszczędności podatkowej. Zostawiło w kieszeni podatnika 40 miliardów złotych. I to dzięki tym zabiegom nawet przeciwnicy Prawa i Sprawiedliwości przyznali, że Polska przeszła dość suchą stopą przez pierwszą fazę kryzysu. W związku z tym, no tak, ale teraz te 40 miliardów wydaje. Być może teraz te 40 miliardów wydaje, natomiast gospodarka
jednym z najważniejszym planem tak naprawdę poza 500+ jest właśnie plan Morawieckiego, czyli próba takiego przestawienia polskiej gospodarki, żeby zyski firm zarabiających w Polsce zostawały w Polsce i żeby firmy zarabiające w Polsce płaciły w Polsce podatki. To jest ogromna zmiana jakościowa. Inna sprawa jest taka, że na razie Mateusz Morawiecki nie wyszedł daleko poza deklarację i to jest jak najbardziej wada tego projektu, natomiast nie można powiedzieć, że to nie jest ważne. Jeżeli natomiast chodzi o ministra Macierewicza, to proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę, jeżeli odrzucimy właśnie kwestie ideologiczne, czyli apel smoleński, czy inne tego rodzaju historie, to okazał się on wyjątkowo sprawnym ministrem. Jeżeli chodzi o na przykład zakupy broni, zostały one bardzo zracjonalizowane. Broń kupuje się znacznie bardziej w Polsce, tą, którą się można kupić w Polsce, a negocjacje w sprawie na przykład tarczy antyrakietowej, zainstalowania tych elementów, stały się znacznie bardziej racjonalne. W związku z tym, oczywiście on jest przez wielu ludzi nielubiany i budzi kontrowersje, ale jeżeli odstawimy na bok emocje, to jest to jeden ze sprawniejszych ministrów w rządzie. Oczywiście można mu zwrócić Misiewicza, ale to zawsze się jakiś Misiewicz znajdzie. To myślę, że chodzi nie tylko o Misiewicza, tylko chodzi o wizerunek. Po prostu każda partia liczy wstępnie te procenty, sympatie, brak sympatii i to jest najważniejsze. Czy minister Macierewicz na swój negatywny wizerunek bardzo ciężko zapracował? I to, że wykonuje elementarne obowiązki ministra obrony, takie jak racjonalizacja zakupów broni, czy kontrola wydatków w armii prawidłowo jest warte odnotowania, ale... Jedno zdanie. Proszę zwrócić uwagę, że w przypadku polskich ministrów jest to coś niesamowitego, ponieważ do tej pory poprzedni ministrowie bardzo rzadko się to przejmowali. A jednocześnie realizuje pomysły, które są w najlepszym wariancie porywem ego, w najgorszym szaleństwa, jak próba budowy obrony terytorialnej i uzbrojenia organizacji o profilu skrajnie prawicowym, jak próba ideologicznej rewolucji w polskim wojsku, która zdaniem ministra Macierewicza powinno pełnić funkcję przede wszystkim symboliczno, historyczno, moralną, a nie obronną. To oczywiście także nie idące w parze z realnymi działaniami retorycznym wzmożenie na froncie wojny o wrak z Rosją, która bynajmniej Polski do zdobycia wraku i możliwości przeprowadzenia na nim niezbędnych badań nie przybliża, a tworzy wizerunek kraju awanturniczego i takiego, które nic skutecznie swoją dyplomacją nie jest w stanie osiągnąć. Będzie spotkanie polskiej komisji, czy też podkomisji w Rosji na ten temat, na temat katastrofy. Nie powiedziano nic o braku. Także to eksperymenty parówkowe legendarne. Znaczy lista tych porywów, bo tak to można elegancko nazwać, jest naprawdę szeroka i w tym sensie absolutnie dobrze jest to, że na przykład dobrym faktem jest to, że minister Macierewicz na przykład wykazuje się kompetencją w zakresie rozmów o obronności ze swoimi partnerami, kiedy spotyka się z nimi w zaciszu gabinetu i nie popełnia tych elementarnych błędów, które popełnił minister Waszczykowski i wiceminister już były Stępkowski na europejskich salonach. To na pewno warto przyznać, że tylko ja powtórzę, moim zdaniem jest to elementarz, znaczy chwalenie ministra za to, że w minimalnym stopniu zna się na tym, na czym powinien się znać i nie popełnia gaf, przynajmniej co do meritum zakresu swoich obowiązków, nie jest jeszcze najlepszym probierzem stanu naszej polityki i demokracji w ogóle. Dziękuję za dzisiejszą debatę, Jakub Dymek, krytyka polityczna. Dziękuję. I Mariusz Staniszewski. Do usłyszenia, mówi Zuzanna Dąbrowska. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Autopromocja. Polskie Radio 24. Rozmowa parlamentarna, czyli najważniejsze tematy, aktualne komentarze i odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania. Codziennie, od poniedziałku do piątku o 16:15 w Polskim Radiu 24. Lucjan Olszówka, zapraszam. Jest trzecia. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przejęła dochodzenie w sprawie drona nad budynkiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn narodowości rosyjskiej, którzy sterowali statkiem powietrznym z zaparkowanego niedaleko kancelarii samochodu. O tym, co ustalono do tej pory, Ksenia Maćczak. Przejęcie dochodzenia przez ABW oznacza, że w tym przypadku zachodzi obawa szpiegostwa, bowiem takim rodzajem przestępstw zajmuje się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Co prawda rzecznik prokuratury okręgowej Michał Dzikański tłumaczy, że mężczyźni żadnych zarzutów nie usłyszeli, ale sprawa jest dogłębnie analizowana. W tej chwili wykonywane są czynności procesowe w tej sprawie. Są dwie osoby zatrzymane. Nie mogę ujawniać z uwagi na dobro postępowania, jakie czynności w tej sprawie wykonujemy, jak również jakie są dotychczasowe ich efekty. To, co jednak wiadomo, to, że wczoraj policjanci zabezpieczyli drona i nadajnik z dyskiem twardym, na który Rosjanie nagrywali obraz. Wszystko jest już w rękach prokuratury, a teraz, jak dodaje Michał Dziekański, zgodnie z obowiązującymi przepisami, od chwili zatrzymania organ dysponujący osobą zatrzymaną ma 48 godzin na podjęcie decyzji o zwolnieniu takiej osoby, bądź w tym czasie powinien być skierowany wniosek do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Za samo złamanie zakazu posługiwania się dronami w strefach objętych zakazem lub ograniczeniami lotu grozi do 5 lat więzienia. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy ułatwiającej sprzedaż bezpośrednią żywności. Propozycję przepisów przygotował resort rolnictwa. Teraz będzie mogła ona trafić do parlamentu. Michał Fedusie. W myśl projektu rolnik będzie mógł sprzedawać bezpośrednio w swoim gospodarstwie nie tylko surowce, ale również przetwory, informuje wiceminister rolnictwa Ewa Lech. Zasada jest taka, że będzie produkował, przetwarzał surowce wyprodukowane w swoim gospodarstwie lub z użyciem tych surowców. Resortowa propozycja zakłada też możliwość nieopodatkowanej sprzedaży żywności za kwotę 20 tysięcy złotych rocznie. Po przekroczeniu tego limitu rolników będą obowiązywać opłaty ryczałtowe. Powyżej tego limitu wtedy rolnik będzie płacił ryczałt dwuprocentowy. Będzie prowadził prostą ewidencję sprzedaży. To jest bardzo zasadnicza i korzystna dla rolników zmiana. Projekt zakłada również zmianę nadzoru nad handlem żywnością przez rolników. Zamiast Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprzedaż kontrolować ma Inspekcja Weterynaryjna. Michał Fedusia, Polskie Radio. Piłkarze Legii Warszawa przegrali na wyjeździe ze Sportingiem Lizbona 0-2 w meczu grupy F Ligi Mistrzów. To druga porażka mistrzów Polski w tych rozgrywkach. Nowy trener stołecznych Jacek Magiera tak podsumował swój debiut w lidze. Po dzisiejszym meczu wiemy, gdzie trzeba przyspieszyć i gdzie pokazać jakość, aby strzelić gola na takim poziomie. Były w naszej grze fragmenty dobrej gry, co jest miłe i z takim optymizmem patrzymy w przyszłość. Mecz myślę, że ciekawy i trzeba powiedzieć sobie jasno, że przed nami jest sporo pracy i od jutra zaczynamy pracować, żeby się dobrze przygotować do kolejnych spotkań. Winnym wtorkowym meczu tej grupy Borussia Dortmund u siebie zremisowała z Realem Madryt 2-2. Węgierskie władze po raz kolejny zaostrzają retorykę wobec kryzysu uchodźczego. Według premiera Viktora Orbana migracja może zrujnować Europę. Korespondencja Adama Czartoryskiego. W wywiadzie opublikowanym na stronie internetowej węgierskiego kościoła reformowanego premier Orban powiedział, że nie wyobraża sobie integracji muzułmanów w Europie. Jego zdaniem w najlepszym wypadku można mieć nadzieję na spokojną koegzystencję. Premier Węgier dodał, że migracja może być zagrożeniem dla europejskiej kultury i systemu ekonomicznego. Viktor Orban uważa, że to on właśnie spowodował zmianę stanowiska światowych liderów, którzy byli skłonni zgadzać się na swobodne przemieszczanie się ludzi, chcących polepszyć swój byt. Według Orbana będzie lepiej, jeśli wszyscy pozostaną, jak się wyraził, pod swoim drzewem figowym. Wypowiedź węgierskiego premiera można traktować jako część kampanii przed referendum w sprawie obowiązkowych kwot przyjmowania uchodźców, które odbędzie się na Węgrzech 2 października. Dla Polskiego Radia Adam Czartoryski. Połowa ukraińskiego społeczeństwa opowiada się przeciwko nadaniu specjalnego statusu dla Donbasu. Tak wynika z najnowszych badań opinii publicznej. Specjalny status dla terytoriów opanowanych przez separatystów, obok zawieszenia ognia, jest elementem planu uregulowania sytuacji na wschodzie Ukrainy. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Jak pokazują badania przeprowadzone przez Centrum Razumkowa, 50% obywateli Ukrainy nie popiera idei przyznania specjalnego statusu dla Zagłębia Donieckiego. Ponad 22% ma pozytywny stosunek do takiej regulacji. Podobne nastroje wyrażane są wobec innego elementu planu uregulowania sytuacji na wschodzie, czyli przeprowadzenia tam wyborów. Nie dla wyborów, powiedziało 50%. Tak około 1/4.
czwartej respondentów. Wprowadzenie specjalnego statusu dla Donbasu przez wielu postrzegane jest jako zagrożenie integralności Ukrainy. Ukraińskie władze polityczne ustępstwa uzależniają od trwałego wstrzymania ognia, wyprowadzenia z Donbasu rosyjskiego sprzętu wojskowego i żołnierzy, rozbrojenia bojówkarzy oraz przywrócenia ukraińskiej kontroli na granicy z Rosją. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Prognoza pogody. Środa pochmurna, w północnej części kraju miejscami opady deszczu. Temperatura od 13 stopni na Suwalszczyźnie do 22 na Dolnym Śląsku. Wiatr dość silny, nad morzem nawet porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5,5 minuty po trzeciej trwa nocny program w Polskim Radiu 24. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Michał Żakowski, dzień dobry. A dzisiaj porozmawiamy o referendum w Republice Serbskiej w Bośni i Hercegowinie. Prawie 100% przeliczonych głosów i okazuje się, że mieszkańcy tej enklawy w Bośni i Hercegowinie chcą, aby było święto narodowe 9 stycznia. To bardzo kontrowersyjna data. A dlaczego, o tym porozmawiam z Martą Szpalą, Ośrodek Studiów Wschodnich, ekspertem do spraw Bałkanów. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, 9 stycznia 92 roku. To jest data, która można ją uznać za rozpoczęcie czy przyczynek do okrutnej wojny w Bośni i Hercegowinie, w wyniku której zginęło 100 tysięcy osób, tak przynajmniej się oblicza. To nie jedyny aspekt, który dzisiaj chcielibyśmy poruszyć, mianowicie Republika Serbska to jest autonomiczna, można powiedzieć, autonomiczny twór w Bośni i Hercegowinie w wyniku układu pokojowego w Dayton, ale co ciekawe, Serbowie z Belgradu mówią, nie chcieliśmy tego referendum przed samym głosowaniem. Natomiast ciekawe jest, że Federacja Rosyjska bardzo mocno wspierała właśnie polityków Republiki Serbskiej, aby to referendum przeprowadzić i doprowadzić do tego głosowania. Najpierw skomentujmy jednak te 99,8% ludzi, którzy głosowali za Republiką Serbską. Czy to jest rzeczywiście za ustanowieniem tego święta 9 stycznia? Czy to rzeczywiście zaskakuje, czy tak miało po prostu być? Czy to było oczywiste, że ci, którzy pójdą na referendum, zagłosują za tym, żeby to święto pozostało? Powiedziałabym, że to jest taka też praktyka, że w Bośni i Hercegowinie jest niewiele wspólnych świąt dla Bośniaków, Chorwatów i Serbów. Każdy świętuje swoje rocznice i swoich świętych, bo to też jest Dzień Świętego Stefana i dlatego ten dzień został uznany jako niekonstytucyjny przez Trybunał Konstytucyjny, który uznał, że no jest to święto prawosławne, w związku z tym nie może być dniem Republiki, bo to dyskryminuje innych obywateli mieszkających w Eresie. Muzułmanów. Tak, muzułmanów. Natomiast bitwa jest tak naprawdę o frekwencję i teraz po referendum widzimy, że problemy są z tym, ile ludzi naprawdę głosowało. Oficjalnie 55%, czyli w sumie no nie tak dużo, bo to jednak 45% nie poszło. Natomiast według źródeł bośniackich ta frekwencja była jednak poniżej 50%, była niższa, było to 49%. Poza tym samo referendum odbyło się troszeczkę w próżni prawnej, nikt nie sprawdzał, nikt nie monitorował, więc te wyniki są podważane na poziomie państwa, że tak naprawdę była to forma raczej konsultacji niż rzeczywiście referendum. Oczywiście strach był przed samym słowem referendum, bo tak jak pan wspomniał, no referenda niedobrze się kojarzą na Bałkanach, bo one tak naprawdę otworzyły okres wojen w latach 90., to znaczy właśnie od różnego rodzaju referendów niepodległościowych, gdzie jakby stawiano taki dyktat większości zamiast nad, że tak powiem, pokojowy, czy jakoś uzgadnianie tych rozwodów, ale jakby właśnie kładzono na stół wyniki, że tu 99% opowiada się za niepodległością, tu 99% za autonomią i to otworzyło jakby szereg konfliktów. I oczywiście do tej pory jest tak, że w związku z tym, że tam wciąż istnieją mieszane etnicznie enklawy, że jakby ktoś go głosował w referendum, to jakby otworzyłoby to puszkę Pandory ze zmianami granic na całych Bałkanach, no co jakby nie jest tendencją bezpieczną, czy nie prowadzi nas ku stabilności. No właśnie, i tutaj jest problem Trybunału Konstytucyjnego Bośni i Hercegowiny, który określa to jako niekonstytucyjne referendum. To głosowanie,
przywódca, właściwie Milorad Dodik, jest wezwany na przesłuchanie do prokuratury. Czy to oznacza, że samo organizowanie i przeprowadzenie tego referendum otwiera nam puszkę Pandory, mówiąc kolokwialnie, w tym regionie Bałkanów? Czy to będzie przyczyna do jakich, jak pani przewiduje, do jakichś zatargów, konfliktów? Czy to na razie jest sfera deklaracji, polityki, sfera słów i takich właśnie przepychanek, Trybunał jedno, a władze Republiki Serbskiej swoje i tak dalej, i tak dalej? Znaczy, na pewno jesteśmy w dość niebezpiecznym momencie, jeśli chodzi o Bałkany. Znaczy, przede wszystkim dlatego, że faktycznie Zachód traci zainteresowanie. Jeszcze do 2008 roku, kiedy mieliśmy... No właśnie, Zachód traci zainteresowanie. To musimy zapamiętać. Powiedziałam, Zachodu tam nie ma, albo jest go coraz mniej i nie ma czasu zajmować się Bałkanami. To jest taka polityka, byleby było stabilnie. Znaczy, zgadzamy się na wszystko, na niedemokratyczne praktyki, na pewnego rodzaju autokratyczną kontrolę mediów, jeśli tylko liderzy gwarantują nam spokój i stabilność, że nie będzie właśnie żadnych takiego rodzaju konfliktów. Natomiast po pierwsze właśnie, Zachodu nie ma. Po drugie, sytuacja gospodarcza jest tragiczna. To znaczy zarówno taka bieżąca sytuacja w związku z tym, że Bałkany jeszcze wciąż nie wydrzewały się z kryzysu gospodarczego, inwestycje spadają. Druga sprawa, trzecia, znaczy jednym aspektem tego kryzysu gospodarczego jest to, że powiedziałabym, że taka infrastruktura budowana jeszcze za Jugosławii zaczyna sypać. To znaczy, że to państwa bałkańskie, dopóki istniała Jugosławia, inwestowały, budowały linie energetyczne, drogi. I tak naprawdę po 90 roku nie było takich inwestycji, w związku z tym tutaj tak... Czyli nic się nie działo w tej kwestii. Tak, tak, znaczy albo niewiele. Usług, czy normalnej działalności państwowej, tak? Tak, więc elektrownie są stare, linie energetyczne są stare, drogi są stare, więc to jakby powoduje, że jakby żyje się na Bałkanach coraz gorzej. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę to, że jednak Jugosławia była o wiele lepszej kondycji niż państwa komunistyczne, takie typowe jak na przykład Polska. Wszyscy patrzyli przecież na Jugosławię jako kraj, który jest może nie dobrobytem płynący, ale kraj, który jest rozwinięty, który jest o wiele bardziej zasobniejszy właśnie w usługi i towary. To prawda. Choć to mogłoby być dobra konkluzja tej katechezy, ale możemy powiedzieć, że ci, którzy słuchali naprawdę Jezusa, mieli do Niego stosunek pozytywny. Natomiast ci, którzy nie słuchali, ale słyszeli o Jezusie, że jest ktoś taki, i słyszeli od innych, co On robi, szczególnie jeżeli słyszeli coś negatywnego, to sami mieli do Niego stosunek, podejście negatywne. I Pismo Święte, szczególnie w Ewangeliach, tutaj mamy poprzez katechizm bardzo szczegółowo analizowane opisy ewangeliczne świętego Jana, męki Pana Jezusa. Pismo Święte podaje bardzo wiele przykładów takich właśnie sporów. W przeddzień męki Pana Jezusa święty Jan powiedział takie słowa, i to jest fragment z Ewangelii według świętego Jana, rozdział 12, werset 42. Mimo tych sporów, powiedzielibyśmy sobie my, dodając do tego fragmentu, wielu w Niego, czyli w Jezusa Chrystusa, uwierzyło. Chociaż w sposób bardzo niedoskonały, chociaż może w sposób taki bardziej na początku emocjonalny, ale mimo wszystko, widząc znaki i cuda i słysząc dobre rzeczy, kolokwialnie mówiąc, o Panu Jezusie, wielu w Niego uwierzyło. I nie ma w tym nic dziwnego, bo o Jezusie, ale mówione z mocą, z asystencją Ducha Świętego, powodowało, że raz po raz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, jak to mówią Dzieje Apostolskie, nawracało się. Tu kilka tysięcy przyjęło wiarę w Jezusa Chrystusa. I w związku z tym święty Jakub też może napisać do świętego Pawła takie słowa: widzisz, bracie, ile tysięcy Żydów uwierzyło, a wszyscy trzymają się gorliwie prawa. Czyli sam święty Jakub, możemy powiedzieć, też się nieco dziwi tym wszystkim.